Cześć, witam wszystkich. Nie wiem, czy nagrać konkretny filmik z instalacji elektrycznej, bo jest wszystko założone, tylko czy po prostu ktoś by chciał zobaczyć, jakie punkty są jak zrobione. W kuchni jest tam kilka podejść typu właśnie pod indukcję, pod piekarnik i mikrofale. To jest gniazdko nad blatem i taki włącznik. Ja były nad meblami jakieś lampki, coś tam do wyciągu, czy tam do okapu, to jest na rolety. Tu też jest do zmywarki. Tam jest nad blatem, tu jest na lodówkę. I tutaj jest na kuchnię i na jadalnię. Czyli jadalnia to jest liczone jako tutaj, powiedzmy, że stoi stół obok tego. Do rolet przewód jest 5 razy 1,5. To jest taki bezpieczny, że każdym systemem będzie działać. Tutaj będzie, nawet jest podpisane, roleta, kinkiet, gniazda na tarasie, że tu będę mógł sobie włączyć kinkiety i gniazdo, które wychodzi na zewnątrz, że ono będzie włączone tutaj. Są gniazdka, tutaj jest to samo. Tych przewodów dość sporo. Tu w salonie telewizor. To jest w sumie 3 gniazdka prądowe. Tu jest internet i antena. A tutaj to jedno, jak się wyciągnie, to już nie będę wyciągał. Jest ta rura PCV-ka wsadzona i tu się wyciąga. Można przewodem wyjść, przeciągnąć. Tutaj też w salonie jest taki jakby zbiorczy roletowy, że jednym przyciskiem będę mógł zamknąć i otworzyć wszystkie rolety. No i to oświetlenie na salon, na sufit. Na schody też wymyśliłem sobie podświetlanie tych stopni. To będzie schodowy na stopnie. I na klatkę schodową, że to będzie podwójny. Czy jakoś tak, już nawet nie pamiętam. Tu w pokoju, to w tym małym, to jest tylko w sumie roleta. Takie małe gniazdka dookoła. Także tutaj nie jest nic skomplikowanego. Tu pod schodami, w razie czego zrobiłem, że mógłbym sobie pralkę tu postawić. Że jest gniazdko jako przez łazienkę przeciągnięte, także na tym obwodzie. No i w góry tam też jest sporo tego. Tu jest na domofon, jest tym skrętką puszczone. I tutaj jest miejsce na dzwonek. Najwięcej jest tutaj tych przewodów BSI, oświetlenie halogenów na zewnątrz. I klatka schodowa jedna, klatka schodowa druga. No to tak średnio to będzie widać. Ale jest sporo tych przewodów. I te. I tu jest rozdzielnia. Tutaj otworzę. Jest chyba po tych modułach, no to 47 modułów, ale to są różne, bo i te przeciwporażeniowe tu włączę. To też mogę włączyć w sumie, żeby wszystko świeciło. Tak sobie ponaklejałem, żebym chociaż orientacyjnie wiedział, że to jest, górę mam w większości oświetlenie. Tu są w większości gniazdka. To jest przeciwprzepięciowe. Tylko że to się włącza tym, póki nie mam żadnych urządzeń tak podłączonych, to nie będę tego włączał, bo w razie jakby się przepaliło, no to trzeba wymienić. Tu jest taki fajny włącznik, to jest jakby główny i on jest 0,1 i tu też jest jakby zasilający. I ja mam przygotowane to, że albo prąd z sieci, tak jak teraz. Teraz sobie robię na 0. I tutaj właśnie mam wyprowadzoną mufę. Ona jest od
Od kempingu jakby. Czy taki system ten. I to jest na razie na dwie fazy. I tu jest taki awaryjny, właśnie pod. Mogę poczepić agregat. Działa. Sanie. Chodzi. Także teraz jest na zero. I w dół włączamy. I cyk. I teraz jedzie z agregatu. Także włączam. Światło tu, tu się zapala. A, oświetlenie mam wyłączone. Dobra, to jadę po kolei. Cyk, działa. Włączam wszystkie, to oświetleniowe to jest 18 od Rolet, to tego nie włączam. No i wszystkie światła w sumie są połączane, bo mam żarówki pokręcane. No i działa, agregat nie przysiada. Fakt, że na lampie LED-owej. Nie wiem, czy będzie widać. Widać takie mruganie. Niby agregat ma ten AVR, ale to jest takie nie do końca. No ale jest opcja, że można je zasilić to z agregatu. O, tutaj mam żarówkę. To jest żarówkę ta energooszczędna. Na niej nie widać, żeby coś błyskało. Stópkę urwaną. Oj, trochę hałasuje, ale nie polecam. Jakby co. No. Także w każdej chwili. Dobra, może wyłączę. Tutaj mam ogólnie oświetlenie, to jest z garażu, a to jest od bramy garażowej, której nie ma. O, tutaj jest gniazdko i przewód sterujący. Dobra, cyk, wyłączam. Przewód sobie dorobiłem, to jest 3x2,5 linka. Dajemy zasilanie. I elegancka. Aha, będę musiał powyłączać, ale to dobra. Aha, dobra. To nie potrzebuję. Dobra. Jest taka. O, mam krótką legendę. Co jest co? O, jeszcze to może do kotłowni już zajrzę. Tutaj też sporo gniazdek narobiłem. Tutaj na przykład w tym miejscu komina przewidywany byłby piec. Dwa zasilające, tu jest ten też przewód, załóżmy tam internetowy, czy ta splotka, czy coś. W razie jakby był jakiś sterownik właśnie z internetem, no to już jest. I wszystko jest tam na górę wciągnięte. Tam będzie się odbywało to całe łączenie. Także pozdrawiam.